Zmęczeni, ale szczęśliwi. Jesteśmy po otwarciu, pierwszym zjeździe Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie. Zajęcia przeprowadziliśmy z inspiracji na wzór naszych braci z Ukrainy, czyli 4,5-godzinne wykłady wczoraj bite. Wszyscy jesteśmy po, także dzisiaj chcielibyśmy po pierwsze odetchnąć w Jezusie Chrystusie. Rozradować się wspólnym śpiewem. Zaraz nasza grupa muzyczna w rozszerzonym składzie nas poprowadzi do uwielbienia Boga. A potem mój brat w Chrystusie, Roman Łoboda, wygłosi kazanie na temat właśnie wejścia w ślady Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Dla nas to jest wspaniałe przeżycie, nasze święto wczoraj, dzisiaj. No a Biblia mówi, że nasze święto nie skończy się, bo nawet w niebie, kiedy tam wejdziemy, no to Jezus przywita nas najpierw z nagrodą, z koroną, a potem zaprosi na ucztę. Ja nie wiem, kiedy ta uczta się skończy, ale przewiduję, że może trwać długo. Także rozpocznijmy już dziś chwalenie Jezusa Chrystusa, tego, który za nas umarł, tego, który żyje, tego, który kocha nas, dał nam misję, a potem przyjdzie po nas. Niech będzie Jemu chwała w naszych sercach i na wieki wieków. Amen. Pragnę kochać Cię. To jest numer 19.
pragnę kochać Cię. Panie, pragnę kochać Cię. Coraz mocniej z dnia na dzień. Coraz mocniej z dnia na dzień. Jesteś wspaniałością mą. Jesteś wspaniałością mą. Panie, pragnę kochać Cię. Panie, pragnę kochać Cię. Panie, pragnę kochać Cię. Panie, pragnę kochać Cię. Coraz mocniej z dnia na dzień. Coraz mocniej z dnia na dzień. Jesteś wspaniałością mą. Jesteś wspaniałością mą. Panie, pragnę. Witam serdecznie. Jak napisano w posłaniu do Efezjan, 3 главе, 20 стих. Jak jest napisane w liście do Efezjan, w 3 rozdziale, 20 wierszu. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. Nigdy nie modlił się o to, żeby stać na tym miejscu i propowiadać. Nigdy nie modliłem się o to, żeby stać tutaj w tym miejscu i nauczać.
Молился только, чтобы спеть песню. Modliłem się jedynie, aby śpiewać pieśń. Но Бог действительно может сделать намного больше того, о чем мы просим или о чем молимся, о чем помышляем. Ale Bóg rzeczywiście może uczynić dużo więcej niż to, o co prosimy, o co się modlimy, czy o czym myślimy. No, ja сегодня радуюсь тому, что могу быть с вами. Dzisiaj bardzo cieszę się, że mogę tutaj być z wami. Ja przyjechałem z Ukrainy ze swojej семьą. Przyjechałem z Ukrainy razem ze swoją rodziną. I my niesli służenie w niebolszej cerkwi. Służyliśmy, mieliśmy służbę w małym kościele. No i ja chciałbym немножко сегодня познакомить вас z naszej cerkwią. Chciałbym dzisiaj pokazać wam nasz kościół. To jest nasz kościół. Nasi ludzie. Jest Roman. Tam. Po prawej stronie. To jest nasz pastor, Wiktor. Pastor Wiktor. Dalej proszę. Jesie. To widzimy. Tak u nas odbyło się chrzest. Coś podobne do waszego. Jesie. Nasi, tych, kto przyjmuje chrzest, zawsze w takich białych, takich białych odzieżach. Białe stroje. Dalej. My prowadzili taką robotę z dziećmi, które liszyny opieki rodziców. Prowadziliśmy służbę, pracę z dziećmi, które nie mają swoich opiekunów, czy nie mają rodziców. Opieki rodziców. Dalej. Prowadzili z nimi każde lato takie lagieria. Każde lato organizowaliśmy dla nich obozy. Dalej proszę. Takie byli u nas zawsze osienią służenia błogodarzenia Bogu. Zazwyczaj zawsze mamy jesienią taką uroczystość dziękczynienia Bogu. Tak jak nasze dożynki, coś takiego pewnie. Dalsze. To taki u nas zjazd był. Zjazd kilku kościołów, rozumiem. Dalej. Takie spotkanie kobiet. Spotkanie kobiet. Dalej. I jeszcze takie służenie to wozie cerkwi. To przy kościele służba. To też chrzest. Chrzest, też tak, chrzest. Chrzest, tylko już nie w jeziorze, tylko w dużym basenie. No. Dalej. To nasza młodzież. Nasza młodzież. Dziękuję. Chcielibyśmy mieć więcej, ale wystarczy na razie. Tak. I to zapraszamy do nas, kiedy zakończy się wojna, przygłaszamy przyjechać k nam i uwidzieć swoimi głazami i pouczastować mieście z nami. Jak tylko skończy się wojna, to zapraszamy do nas, do Ukrainy, żebyście zobaczyli swoimi oczami i mieli z nami wspólnotę tam na miejscu. Сегодняшняя тема, о której by хотелось поговорить, to идти по следам Иисуса Христа. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z wami na temat tego, jak iść w ślady czy po śladach Jezusa Chrystusa. Основной текст это будет из первого послания апостола Петра, 2 глава, с 19 по 21 стих. Tekst, na którym się oprzemy, to będzie tekst z pierwszego listu Piotra, drugi rozdział od 19 do 21. Albowiem to jest łaska, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi niewinnie. Bo jakaż to chluba, jeżeli okazujecie cierpliwość, policzkowani za grzechy. Ale jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady. Wначале chciałbym rozkazać jedną historię.
Najpierw chciałbym powiedzieć wam jedną historię. Jura сказала мне моя знакомая, которая лично брала участие в этой истории. To jest historia, którą opowiedziała mi moja znajoma, która brała w niej udział. Jej syn uczył się w uniwersytecie. Jej syn uczył się w szkole wyższej w uniwersytecie. Studiował. I on nie очень tam chciał uczyć się i u niego nie очень получалось. Nie bardzo chciał tam studiować i nie bardzo mu to wychodziło. I на протяжении всей учебы ей приходилось как-то решать эти вопросы, чтобы он мог дальше и дальше переходить на следующий курс. В тракте того его учения, студиования на студиях, то она musiała mierzyć się с этими różnymi tematami, pytaniami, żeby pomóc mu przechodzić dalej, tak jakby kolejne etapy zaliczać. И когда настало время сдавать последний, самый главный экзамен, и kiedy przyszedł czas, żeby zdać ten ostatni, najważniejszy egzamin, то сын ей сказал, я не пойду. То сын ей powiedział, no ja nie pójdę na ten egzamin. И пришлось ей снова вместе с ним ехать и пытаться как-то решить этот вопрос. I musiała znowu razem z nim pojechać na uczelnię, no i spróbować jakoś rozwiązać ten problem. И когда они подошли к аудитории, он отказался наотрез заходить туда и что-то пытаться сдать. Kiedy już podeszli do tej sali, gdzie był egzamin, on powiedział, że nie ma szans, nie pójdzie i nie podejmie się tego, żeby tam pójść i spróbować zdać ten egzamin. И она пошла туда сама. I ona poszła tam właśnie zdać ten egzamin za niego. Она зашла в этот класс, увидела преподавателей, ректора. Weszła do tej auli czy sali, zobaczyła wszystkich nauczających, nauczycieli, rektorów, rektora. I popróbowała dogovorić się, żeby jak-to można było, może bez niego zdać ten egzamin. I spróbowała się z nimi dogadać, żeby jakoś może udało się bez obecności syna zdać jego egzamin. No oni naatrez odkazali się w taki sposób przyjmować ten egzamin. No ale oni również tutaj po prostu nie zgodzili się absolutnie, żeby taka była metoda przyjęta. Ona wyszła z tego klasa. Wyszła z tej sali. I сказала своему syну. Powiedziała synowi. Все решено. Wszystko załatwione. Ty должен только войти туда. Musisz tylko wejść tam na chwilę. И просто что-то говорить. И попросту цоколвик мувить. И когда он увидел свою маму, которая там вроде бы что-то уже решила. Kiedy właśnie zobaczył swoją mamę, która wygląda na to, że coś tam załatwiła. Он смело вошел в аудиторию. Bardzo śmiało tam wszedł. И начал что-то говорить. I zaczął coś tam mówić. Возможно, даже что-то не связанное с предметом. Może nawet coś niezwiązanego z tym przedmiotem egzaminu. И, но потом он все понял, что не было договорено. Ale w końcu zrozumiał, że jednak nie było to dogadane przez mamę. Но за смелость учителя поставили ему минимальную оценку. Ale za to, że był odważny, nauczyciele czy egzaminujący postawili mu ten najniższy możliwy stopień. I on zakończył to zawiedzenie uczebne. No i dzięki temu skończył cały ten kurs uniwersytecki. Это не хорошая история. To nie jest zbyt dobra historia. И так не нужно учиться. I tak nie należy podchodzić do uczenia się. Но она показывает хорошо, что нам легко за кем-то идти. Ale ona nam dobrze pokazuje, że łatwo nam za kimś pójść. Если кто-то прошел перед нами и приготовил дорогу. Jeżeli ktoś przed nami poszedł i przygotował nam drogę. Мы прочитали о том, что Иисус оставил пример, чтобы мы шли следами Его. Przeczytaliśmy o tym, że Jezus dał nam przykład, żebyśmy szli Jego śladami. И что означает идти следами? Co to znaczy iść śladami, czy iść w ślady kogoś? В действительности у нас много таких слов, которые означают идти следами. Rzeczywiście u nas jest wiele takich słów, które oznaczają właśnie pójście śladami. Słowo posledowatel. Na przykład naśladowca. Ili iść w ślad. Albo iść w ślady. I my nawet nie zadumujemy się o tym, że my mówimy именно o tym pojęciu iść
po śladom kogoś. Nawet mówiąc tak, to nie zastanawiamy się czasami, że mówimy właśnie o tym pojęciu, iść śladami kogoś tam, kogoś konkretnego. Бывают случаи, когда говорят, что этот сын пошел по следам своего отца. Są takie przypadki, kiedy mówią, ojciec poszedł w ślady syna, czy syn, przepraszam, śladami ojca. Он ведет такую же нехорошую жизнь. Bo on żyje tak samo niedobrze jak ojciec. Или хороший пример, когда syn унаследовал что-то доброе, хорошее от своего отца. Albo dobry przykład, właściwie kiedy syn naśladuje w czymś właściwym swojego ojca. On stał хорошим доктором, как его отец. Na przykład został dobrym lekarzem, tak jak jego ojciec. Он пошел по следам своего отца. Poszedł ślady swojego ojca. Всегда легче идти по следам, когда кто-то прошел впереди тебя. Zawsze łatwiej, lżej iść jest w ślad kogoś, kto już przeszedł tę drogę przed tobą. Бывают такие ситуации, не знаю, как в Польше, на Украине, когда выпадет много снега. Nie wiem, jak jest w Polsce, ale u nas w Ukrainie są takie sytuacje, kiedy spadnie bardzo dużo śniegu. I jego nikt nie spieszy czyścić. I nikt nie śpieszy się, żeby go uprzątnąć. I kiedy ty wychodzisz z swojego domu, czy z podjazdu swojego mnogoetażnego domu. Kiedy wychodzisz ze swojego domu albo na podwórze przed swoim blokiem. To ty iścisz ślady, po którym już ktoś przeszedł, żeby tobie było lepiej iść. To szukasz śladów, którymi już ktoś szedł, żeby było ci lżej przejść przez ten duży śnieg. Bywają takie miejsca na ziemi, o których mówią, tam nie stąpała noga człowieka. Są takie miejsca na naszej ziemi, o których mówi się, że tam nie noga człowieka nie stała, tak. I to mówi o tym, że to miejsce, w którym bardzo trudno żyć. To mówi się tak o miejscach, w których jest bardzo ciężko żyć, przeżyć. Chociaż сегодня i te miejsca, w których stąpiła noga człowieka. Chociaż nawet dzisiaj, nawet te miejsca, w których był już człowiek, gdzie postanęła noga człowieka. Stanowi to też już trudno żyć. No to również są miejscami, gdzie ciężko żyć. Nie można pić wody. Nie można na przykład pić wody w nich. Nie można dyszać powietrzem. Powinno się oddychać. No, wróćmy się do naszej temy. Ale wrócimy do naszego tematu. I o jakich śladach mówi się w tekście w 1 Piotra? O jakich śladach mówi, jest napisane w tekście z 1 listu Piotra? Gdzie jest te ślady, po którym szedł Jezus i nam нужно iść tymi śladami? Gdzie są te ślady Jezusa, które on zostawił, po których on szedł i którymi my powinniśmy podążać? Возможно, нам нужно ехать где-то в Израиль. Czy powinniśmy jechać do Izraela? I искать эти следы. I szukać tych śladów Jezusa. Чтобы идти по ним. Żeby po nich podążać. Niektórzy tak делают. Niektórzy tak robią. Но еще раз прочитаем этот текст. Jeszcze raz przeczytajmy ten tekst. Z 1 listu Piotra 2:19-21. Albowiem to jest łaska, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi niewinnie. Bo jakaż to chluba, jeżeli okazujecie cierpliwość, policzkowani za grzechy. Ale jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. Tu mówię nie буквально o śladach, nie буквально o jakiejś определенной drodze, po której chodził Jezus. Nie jest tutaj napisane dokładnie, dosłownie o śladach Jezusa lub o jakiejś drodze konkretnej, po której on szedł. No i ma w виду последование jego примеру. Ale jest mowa o naśladowaniu jego przykładu, żeby iść za jego przykładem. I apostoł Piotr pisał wierzącym. Apostoł Piotr pisał do wierzących, которые терпели трудности в своей христианской жизни. Którzy cierpieli prześladowania w swoim życiu chrześcijańskim. Он много говорит о страданиях. Он mówił właśnie o prześladowaniach. I
Возможно, верующим было непонятно, почему они страдают, когда они идут, следуют учению Иисуса Христа. I o tym, o różnych stratach, które ponosili, i oni dziwili się, dlaczego cierpią te prześladowania, dlaczego coś tracą, kiedy idą za Jezusem. I apostoł Piotr все время указывал им на Иисуса Христа. Apostoł Piotr cały czas pokazywał im Jezusa Chrystusa. W pierwszym posłaniu Piotra 6 razy on im mówi to słowo сочетание страдания Христовы. W pierwszym liście apostoł Piotr 6 razy używa słowa страдания Chrysta. Cierpienia za Jezusa. Cierpienia Jezusowe. I оттуда мы понимаем, что те, кто следует за Иисусом Христом, stąd mamy wniosek, że ci, którzy naśladują Jezusa, которые идут его дорогой, którzy idą jego drogą, кто идут по следам его, którzy idą jego śladami, они тоже могут терпеть и переживать эти страдания. Również będą, czy mogą cierpieć i znosić przeróżne prześladowania. Не все люди, которые были рядом с Иисусом, не wszyscy ci, którzy byli w tamtym czasie z Chrystusem, z Jezusem, они были его последователями, не byli jego naśladowcami. И мы видим пример в Евангелии от Марка, 8 глава, 34 стих. Widzimy przykład w Ewangelii Marka w 8 rozdziale, w 34 wersecie. A przywoławszy lud wraz z uczniami swoimi, rzekł im: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. I byli ludzie, którzy chcieli być рядом, но не хотели страдать. Byli ludzie, którzy chcieli iść z Jezusem, czy być z Nim, no ale nie chcieli tracić czegoś, nie chcieli się zaprzeć i brać tego krzyża. No, my понимаем, что следование за Иисусом подразумевает определенные трудности. My rozumiemy, że naśladowanie Jezusa to znaczy jakieś konkretne trudności czy problemy w naszym życiu. Wyzwy. No będą ludzie nas źle o nas mówić. Niepanimanie. Niezrozumienie. Liszenie. Liszenie? Nie znam słowa. To, co my должны оставить. A, że musimy tak, poświęcenie, musimy zostawić coś. Другими словами, идти за Иисусом означает идти против течения. Иными словами, пойти за Иисусом, то есть пойти под прот. И Евангелие от Иоанна, мы ясно Иисус показывает в 15 разделе. В Евангелии Иоанна в 15 разделе Иисус ясно то показывает. С 18 стиха. От 18 до 20 версету. Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. Że jednak ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Wspomnijcie na słowo, które do was powiedziałem. Nie jest sługa większy nad pana swego. Jeśli mnie prześladowali, i was prześladować będą. Jeśli słowo moje zachowali, i wasze zachowywać będą. Когда нам не очень приятно слышать о страданиях. Нам, ну, не есть для нас мило слышать о том, что мы будем musieli coś cierpieć, tak? О трудностях. О трудах, czy jakichś problemach. И тем более о смерти. А, тем bardziej о смерти. Нам не хочется входить в этот класс. В ogóle не chcemy wchodzić do tego, zajmować się tym tematem. Мы не хотим страдать. Не хотим ничего тратить. Но знаете, если бы мы были в этом одни, jeżeli byśmy byli sami w tym, z tym problemem, to to byłaby dla nas nierozwiązana zadacza. To byłoby dla nas coś nie do przejścia, zadanie, które jest nierozwiązywalne. No w tych stichach, w tych tekstach my widzimy, że my nie jedni. Ale w tych wierszach Słowa Bożego widzimy, że nie jesteśmy sami. Jesteśmy w tym sami. My pojąłem pieśń i ja znaję, że będziemy jeszcze dzisiaj pieć. Zaufaj Panu sercem swym,
nie lekaj się pójść jego drogą. Dokładnie. Taka jest pieśń, którą śpiewamy i dzisiaj jeszcze pewnie będziemy ją śpiewać. Zaufaj Panu sercem swym, nie lękaj się pójść jego drogą. Эти испытания, эти страдания, которые нам нужно преодолеть, идя по следам Иисуса Христа. Te próby, czy te właśnie no straty, czy te trudności, które musimy przeżyć idąc śladami Jezusa Chrystusa, они имеют очень важный результат в нашей жизни. Mają bardzo ważny cel w naszym życiu. Которые, подводя итог, апостол Петр пишет в 5 главе, 10 стихе. O tym pisze apostoł Piotr w pierwszym liście, w 5 rozdziale, wierszu 10. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. Kiedy ja думаю o trudnościach chrześcijańskiej życia, kiedy zastanawiam się nad trudami czy trudnościami życia chrześcijańskiego, ja всегда wspominaję w pierwszą очередь Jezusa Chrystusa. Zawsze przypominam sobie przykład Jezusa Chrystusa. Przykład tych ludzi, którzy byli przed nami i przeszli bardzo trudną drogę. Również przykład tych ludzi, którzy byli przed nami i przeszli ciężką, trudną drogę. И вы слышали о том пути, об истории христианской церкви там в Украине. И слышали również о дороге и о истории Kościoła chrześcijańskiego w Ukrainie. И все эти примеры, они дают силы. Te wszystkie przykłady dają nam siłę. Когда мы видим на тех, кто прошел перед нами. Kiedy możemy zobaczyć tych, którzy przeszli tę drogę przed nami. To uchodzi strach. To wtedy pozbywamy się strachu, ten strach odchodzi od nas. I my idziemy dalej po śladami Jezusa. I dalej podążamy śladami Jezusa Chrystusa. Żeby stać совершенными, żeby stać twardymi, krepkimi i niepokalibimymi. Aby stać pewno, tak twardo i niezachwianie. Amen. Masz drogi Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że Ty dałeś nam ten wspaniały przykład, ale że właśnie Ty zrobiłeś to wszystko, co było niezbędne, potrzebne. Oddałeś za nas życie po prostu, za nas grzesznych ludzi, po to, żebyśmy mogli być zbawieni, być kiedyś z Tobą. Ale dziękuję Ci też, że dałeś nam przykład swoim życiem, dałeś nam przykład tej drogi, właśnie w którą możemy wstępować, możemy szukać Twoich śladów i iść Twoimi śladami, tak żeby podobać się Tobie, przynosić Tobie chwałę, wykonywać też Twój największe polecenie, aby szukać uczniów i czynić właśnie ludzi uczniami. Dziękuję Ci za to, że my jako Kościół możemy mieć przywilej uczestniczenia w tym wielkim dziele, za Twoje wielkie błogosławieństwo, za to wszystko, co nam dajesz. Dziękuję Ci też za tę wspólnotę, którą mamy z naszymi braćmi, przyjaciółmi z Ukrainy i prosimy Cię, Panie, właśnie o nich, o to, żeby w tym ciężkim czasie, który mają, patrzyli na Ciebie, szukali właśnie Twojej drogi, Twoich śladów, ufali Tobie, a Ty, żebyś dał im zwycięstwo, żeby to zwycięstwo też było na Twoją chwałę. Amen. Zaufaj Panu sercem swym, nie lękaj się pójść jego drogą. Pamiętaj o nim zawsze we wszystkich sprawach swych. On miłością chroni cię. Zaufaj Panu sercem swym.
wszystkich sprawach swych. Bardzo, bardzo się cieszę, że tak rozwija się nasza polsko-ukraińska współpraca. Myślę, że Roman jest najbardziej godną osobą, żeby dzisiaj wygłosić kazanie właśnie przy okazji otwarcia tego Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego. Wczoraj pierwsze zajęcia o dyscyplinie w kościele z takiej bardzo szerokiej, najpierw biblijnej, potem historycznej, także kulturowej, naszej perspektywie. O tymśmy mówili, trudne zagadnienie w Kościele. A Roman był tym, którego Bóg wykorzystał, żeby połączyć te nasze dwa środowiska, chrześcijan ukraińskich i chrześcijan z tego kręgu telewizji Idź Pod Prąd. Bo słuchał naszą telewizję już 3 lata, cztery lata wcześniej, czyli zobaczcie, nie wiemy nawet dokąd docieramy. Mamy więcej widzów tam za wschodnią granicą. Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. I Roman miał takie marzenie, żeby kiedyś do nas przyjechać, uścisnąć nas, zaśpiewać razem z nami. To mówiliśmy już przy okazji majowego zjazdu pastorów polskich i ukraińskich. Teraz miał okazję też brać udział w otwarciu pierwszych zajęć Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego i dzisiaj wygłosić bardzo trafne kazanie. Bo rzeczywiście to, co powiedziałeś, to jest istota życia chrześcijańskiego, na co Jezus bardzo często zwraca uwagę, a nie zawsze w kazaniach się na to zwraca uwagę. Także bardzo dziękuję za to przypomnienie. Troszeczkę chodziłem po górach, także zimą, i tam to, co na Ukrainie dzieje się, że trzeba wyjść z domu i tam po kolana, czy tam po pas w śniegu, no to w górach jest normalką. Tam jest właśnie takie zjawisko torowania. Nie? Idzie pierwszy, sapie ciężko, wsadza tam, wpada, wyciąga tę nogę ledwo, no i tak dalej. Długo nie wytrzyma, dlatego się zmieniamy na tym właśnie prowadzeniu. Dziękuję ci dzisiaj za zmianę. Wczoraj ja 4 wykłady, to dzisiaj kazanie, powiedział za mnie Roman, ale tym pierwszym jest właśnie Jezus Chrystus. To on utorował drogę. To teraz, idąc po jego śladach, już jest lekko, tak jak on powiedział, że moje jarzmo jest lekkie i słodkie. On przeszedł pierwszy. On pokazał nie tylko jak iść, ale i pokazał koniec tej drogi, że tam na nas czeka. Ja teraz odchodzę, ale idę przygotować wam dom, przygotować wam miejsce i czekam tam na was, nie? Także w tym sensie życie chrześcijańskie, choć jest ciężkie i trudne, to jest radością. I apostoł Paweł ciągle powtarzał, chociaż no, życie miał ciężkie, to mówił: zawsze się radujcie. Cieszę się, że możemy dzisiaj to polsko-ukraińskie święto przeżywać. Módlmy się o Ukrainę niebawem, 24. Dzień Niepodległości Ukrainy. Będzie też specjalny program w naszej telewizji. Także już zapraszam szczególnie też naszych widzów, braci z Ukrainy, żebyście byli też z telewizją Idź Pod Prąd tego dnia. A ja chciałem jeszcze na koniec zaprosić was na muzyczno-duchowe święto, gdzie z różnych stron świata przyjechali ludzie, by razem chwalić Jezusa, ale też wesprzeć duchowo naszych braci z Ukrainy. Braci i siostry oczywiście trzeba dodać. Także zapraszam was teraz na taką zapowiedź koncertu chwały w Polsce
dla Ukrainy, przez braci z Polski i braci przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych. Celebrant Singers, a wcześniej nasi Polacy też dadzą do pieca. To jest dopiero zapowiedź, a pełny koncert, mam nadzieję, że w ciągu kilku dni na naszej telewizji będzie można zobaczyć. Żegnam was i zapraszam jeszcze, by razem przeżyć to, co przeżywaliśmy w Lublinie, ale w tej aranżacji to się naprawdę jeszcze bardziej przeżywa niż wtedy w Filharmonii Lubelskiej. Daliną i śmiertą cieni, nie ubaju.
comfort.